Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Kotarski. Jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej na studiach podyplomowych i Executive MBA. I chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, jak motywować pracowników, a tym samym przenosić na nich odpowiedzialność za realizację celów i zadań. Zacznę od postawienia pytania. Co tak naprawdę w dzisiejszym świecie zawodowym ludzi motywuje do tego, aby rzeczywiście w sposób bardzo świadomy zechcieli wziąć odpowiedzialność? Zrobiono szeroko zakrojone badania w tym temacie i znaleziono odpowiedź na to pytanie. Są to trzy bardzo istotne i kluczowe elementy. Pierwszym elementem, który dla pracownika ma ogromne znaczenie, jest to tak zwana autonomia. Chodzi o to, aby pracownik wiedział, w jakim zakresie i w jakim obszarze może podejmować samodzielnie decyzje i te decyzje będą akceptowalne zarówno przez jego przełożonego, jak i przez osoby, których te decyzje dotyczą. Drugim bardzo ważnym elementem w procesie brania odpowiedzialności jest możliwość rozwoju kompetencji w obszarze, za który pracownik ma wziąć odpowiedzialność. Przede wszystkim chodzi o to, żeby pracownik czuł ogromne poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli ma osiągnąć określony wynik w określonym temacie, to bardzo ważne jest to, aby on otrzymał ze strony swojego przełożonego wsparcie w trzech obszarach. W obszarze merytorycznym, aby mógł zdobyć praktyczną wiedzę, w obszarze organizacyjnym, aby miał niezbędne zasoby potrzebne do tego, aby to zadanie zrealizować, na przykład czas czy też konkretne narzędzia i w tak zwanym obszarze komunikacyjnym, czyli żeby ten pracownik mógł bardzo świadomie poprosić o wsparcie innych osób, które będą mu w tym momencie potrzebne do tego, żeby zrealizować określone zadanie. Trzecim, kolejnym elementem bardzo ważnym w procesie przejmowania odpowiedzialności to tak zwany wysoki poziom interakcji komunikacyjnej z innymi osobami. Przede wszystkim chodzi o to, żeby osoba, która ma wziąć odpowiedzialność, a tym samym współpracować z innymi osobami w trakcie realizacji tego celu, mogła w sposób bardzo swobodny i bezpieczny dla siebie przede wszystkim zadawać pytania wszystkim innym osobom, od których w pewien sposób, można powiedzieć, jest uzależniona, żeby to konkretne zadanie móc zrealizować. I w tym momencie rodzi się bardzo ważne pytanie, jakie warunki powinny być stworzone, aby rzeczywiście ten pracownik tą odpowiedzialność mógł na siebie przejąć. Pozwolę sobie Państwu opowiedzieć bardzo konkretną historię, na podstawie której każdy z nas będzie mógł zrozumieć, jak łączyć motywowanie z odpowiedzialnością. Wyobraźmy sobie sytuację, w której to tata prosi swojego 16-letniego syna o to, aby pomógł mu w najbliższą sobotę w koszeniu trawy wokół domu. Spotkali się, ustalili zasady współpracy i tata umówił się z synem, że syn w sobotę, najdalej do godziny 18, skosi trawę wokół domu, w którym mieszka. Przychodzi sobota, syn jest na miejscu, kosiarka jest na miejscu. Dodam do tego, że tata również przeszkolił syna i poprosił syna o informację zwrotną, że jeżeli okaże się, że nie będzie tej trawy mógł skosić, to żeby do niego przyszedł i jemu to powiedział, wtedy znajdą inne rozwiązanie. Okazuje się, że jest godzina 18:30 i ta trawa jest nieskoszona. I rodzi się pytanie, jak w tej sytuacji każdy z Państwa zachowałby się, jeśli chodzi o rozmowę z synem. Okazuje się, że osoby zapytane, jakby się w tej sytuacji zachowały, najczęściej odpowiadają, żeby z synem porozmawiały i zadają dwa pytania. Dlaczego tej trawy nie skosiłeś? Lub inne pytanie, co się stało, że ta trawa nie jest skoszona? I co się okazuje? Tak zadane pytanie niestety nie pozwala ojcu ustalić odpowiedzi na pytanie, czy syn jest zdolny do tego, aby ponosić odpowiedzialność. Dlatego, że każdy z nas tak zadane pytanie często traktuje jako sytuację, w której ma się z czegoś wytłumaczyć.
A nikt z nas przecież tego nie lubi. Jeżeli zamienimy pytanie, dlaczego tego nie zrobiłeś, na pytanie, powiedz proszę, co na drugi raz powinienem zrobić, żeby jeśli chodzi o naszą współpracę, taka sytuacja więcej się nie powtórzyła, w tym momencie przenosimy odpowiedzialność za udzielenie odpowiedzi na syna, przenosimy też odpowiedzialność za to, żeby syn się chwilę zastanowił i pomyślał tak naprawdę, co on powinien zrobić, dlatego że ojciec w tym przypadku nie zmusza go na siłę do znalezienia odpowiedzi, tylko do refleksji nad tym, jak ta współpraca w przyszłości między nimi powinna wyglądać. Dlaczego? Dlatego, że tata chce być pewny, że w innych sytuacjach może na tego syna liczyć. Jaką puentę z tej historii warto sobie wyciągnąć? Bardzo często w życiu zawodowym jest tak, że menadżer prosi swojego pracownika o zrealizowanie konkretnego zadania w konkretnym celu z określoną jakością. Omawiają szczegóły realizacji tego zadania. Każda ze stron potwierdza, że zrozumiała, do czego się zobowiązują, czyli za co każda ze stron bierze odpowiedzialność. I zdarza się czasami, że z różnych powodów pracownik nie realizuje tego zadania albo w określonym terminie, albo z określoną jakością, albo oba parametry nie są zachowane. I w tym przypadku menadżer ma do wyboru dwa zachowania. Pierwsze zachowanie, które będzie polegało na tym, że zadamy pracownikowi pytanie, dlaczego tego zadania nie zrobiłeś, co się stało, że tego zadania nie zrobiłeś. I w wielu przypadkach nie uzyskamy prawidłowej odpowiedzi ze strony pracownika, a przede wszystkim nie uruchomimy u niego refleksji, która ma spowodować ocenę współpracy, jak ona powinna wyglądać w przyszłości. Namawiam menadżerów do tego, żeby w takiej sytuacji zadali bardzo proste pytanie. Powiedz proszę, skoro jesteśmy na płaszczyźnie zawodowej, bezpośrednio ze sobą związani współpracą, jesteśmy od siebie uzależnieni, jak na drugi raz powinienem postąpić, jak na drugi raz powinienem się zachować, żebyś nigdy więcej w ramach naszej współpracy, w kontekście tego zadania, nie stawiał mnie w takiej sytuacji. W ten sposób tworzymy przestrzeń do tego, żeby nasz pracownik pomyślał, zastanowił się, przeanalizował, ale przede wszystkim, żeby uruchomił w sobie refleksję, na podstawie której obie strony, które mają ze sobą współpracować, wypracują inny model współpracy i ten model spowoduje to, że pracownik zobaczy w swoim przełożonym osobę, która potrafi go motywować w sytuacjach, w których on ma pewien problem z braniem odpowiedzialności, a z drugiej strony ten pracownik będzie miał w przyszłości szansę znaleźć taki sposób na współpracę ze swoim przełożonym, w którym zarówno pracownik będzie mógł zabezpieczyć swoje potrzeby w kontekście współpracy z przełożonym, jak i przełożony będzie mógł o tym pracowniku powiedzieć do innych osób, tak, jest to osoba odpowiedzialna, bo po pierwsze potrafi wyciągać wnioski i jest refleksyjna i po drugie jest to osoba, która jeżeli ma niezaspokojone pewne potrzeby w ramach współpracy z drugą osobą, potrafi to w sposób bardzo precyzyjny wyartykułować. O czym należy pamiętać, kiedy chcemy w sposób bardzo praktyczny przenieść odpowiedzialność na naszego pracownika? Są takie cztery podstawowe reguły, które pozwalają nam w sposób bardzo praktyczny nawiązać relacje z drugą osobą. Pierwsza podstawowa reguła mówi o tym, że nieważne co mówi A, ważne jest tylko co rozumie B. Bardzo często zdarza nam się sytuacja, w której rozmawiamy z osobą bardzo merytoryczną, jeśli chodzi o omawianie określonego tematu, ale ta druga strona ma problem ze zrozumieniem tego, co ta osoba ma do powiedzenia, bo na przykład używa języka, który dla tej osoby jest absolutnie niezrozumiały. Druga zasada, o której zawsze trzeba pamiętać, że osoba, która chce przekazać realizację zadania, a tym samym przenieść odpowiedzialność na drugą osobę i do tego jeszcze zmotywować tą osobę, musi podjąć decyzję, jaki kanał komunikacyjny wybierze. Czy wystarczy do tej osoby napisać maila, czy wystarczy z nią porozmawiać telefonicznie, czy też niezbędne jest
spotkanie w cztery oczy i omówienie szczegółów. I ta decyzja należy do osoby, która chce tą odpowiedzialność przekazać. Czyli jaki kanał komunikacyjny należy do tego wykorzystać. Trzecim bardzo ważnym elementem w procesie przenoszenia odpowiedzialności jest to, aby pamiętać, że nie można się między sobą nie komunikować. Czyli jeżeli menadżer tłumaczy jakieś zadanie pracownikowi, a pracownik nie zadaje żadnych pytań, to wcale nie oznacza, że on wszystko rozumie. To również może oznaczać, że on się tego przełożonego na przykład boi, albo to, co do niego przełożony mówi, jest dla niego naprawdę niezrozumiałe, bo on w tym temacie nie ma wiedzy i doświadczenia. I mamy czwartą, ostatnią regułę, zasadę, która dla wielu osób przy budowaniu dobrej współpracy i przy przejmowaniu odpowiedzialności ma najważniejsze znaczenie. A mianowicie, jeżeli osoba A wysyła do osoby B informacje, czy to w rozmowie w cztery oczy, czy to za pomocą innych kanałów komunikacyjnych, musi zawsze pamiętać o tym, że osoba, która odbierze tą informację, uruchomi w sobie emocje. I mogą być to emocje pozytywne, czasami są to emocje neutralne, ale mogą być to też emocje negatywne, na przykład takie jak frustracja. I trzeba pamiętać o tym, że to osoba A bierze w dużym stopniu odpowiedzialność, jakie emocje w momencie, kiedy osoba B odbierze tą informację, zostaną u tej osoby uruchomione. Podam Państwu przykład. Można do pracownika powiedzieć, który nie przyszedł na spotkanie przygotowany, dlaczego znowu przyszedłeś na to spotkanie nieprzygotowany. Ale można też powiedzieć do pracownika, chciałem dzisiaj omówić z Tobą temat X, nie mogę tego zrobić, kiedy nie mam wszystkich potrzebnych do tego informacji. Do Państwa należy w codziennej pracy zawodowej podejmowanie decyzji, jak Państwo chcecie motywować i przenosić odpowiedzialność na swoich pracowników. Ja zachęcam Państwa do tego, aby przede wszystkim pamiętać o regułach, które w tej chwili przedstawiłem, i postarajcie się Państwo za każdym razem, kiedy jest to możliwe, sprawdzać, czy osoba, która ma zrealizować zadanie, jest gotowa do ponoszenia odpowiedzialności, jak to zrobić, regularnie sprawdzać tak zwany poziom refleksyjności osób, z którymi Państwo pracujecie. Czyli sprawdzajcie Państwo, czy osoby, z którymi pracujecie, potrafią wyciągać wnioski z wcześniej popełnionych błędów. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na zajęciach w Wyższej Szkole Bankowej.